Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, raz jeszcze, bo tutaj pan Rafałek się rozpisał na ho, 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 na całe eseje. Oczywiście tu pisze o tych swoich, że Jezus to o prawie i tak dalej. To już panu powiedziałem. Panie Rafałku, dla mnie prawo może jeszcze istnieć, albo się zacząć jutro, albo się już zaczęło za króla świeczka. To, czym ja chcę żyć, to jest życie każdym słowem Chrystusa. A ty sobie je siatkujesz, ale dobra. Pan Rafałek tutaj pisze o nowym prawie. No i teraz konsekwencje przyjścia nowego przymierza. Lecz jeśli... Tak, nowe przymierze to prawo ducha. Ono uwalnia mnie od prawa grzechu i śmierci w nawiasie drukowanymi literami, czyli od dekalogu. A więc Rafałek jest wolny od przykazania, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Rafałek jest wolny od dekalogu, nie cudzołóż. Jest wolny od przykazania, nie zabijaj. Jest wolny od przykazania, pamiętaj, byś dzień święty święcił. Jest wolny od przykazania, nie cudzołóż, tak? Rafałek już wszedł w stan takiej wolności, że przykazania nie zabijaj, nie kradnij, go nie obowiązują. A więc stare przymierze zastąpione jest nowym przymierzem. Nowe przymierze to prawo ducha, więc widzisz, dalej jesteś pod prawem. Prawem ducha, ale jesteś pod prawem i zaraz zobaczymy to prawo. Już żeśmy o tym mówili. Wchodzisz, panie Rafałku, na pole minowe, na którym już nieraz zostałeś wysadzony w powietrze. Jak się to kończyło? To, żeś przez miesiąc się nie odzywał i kasował wszystkie wpisy. Znów na to samo pole wchodzisz. Chcesz wylecieć w powietrze? Proszę bardzo. No, to prawo ducha, nie litery. Więc w sercach i umysłach wierzących w Jezusa nie jest zapisany dekalog. No to szybka weryfikacja, panie Rafałku. Jak święty Paweł zanosi się do odnosi się do dekalogu. No i tutaj, Rafałku, już leżysz. Już pierwsza mina ci wybucha. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj dla Rafałka nie obowiązują, bo Rafałek już jest wolny, więc święty Paweł tym bardziej powinien być wolny, tak? A co pisze, że nas nie obowiązują? Nie. Streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Widzisz, panie Rafałku? Święty Paweł nie głosi wolności od nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, ale miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa, więc prawo ducha, panie Rafałku, to jest prawo miłości, tak? I to prawo miłości wypełnia dekalog, podnosi do ostatecznego kształtu, a nie znosi. Nie przyszedłem znieść prawa i proroków. Ani jedna kreska, ani jedna jota nie zostanie zmieniona. Sprawa. I tu chodzi o dekalog, o moralne zasady postępowania. Chrystus, dając nam swojego ducha, 5 rozdział do Rzymian, uzdolnił nas do miłości i tchnął w dekalog prawo miłości, a nie zniósł dekalog. Rozumiesz to, obłąkany Rafałku? Jeszcze ci mało? No to trzeci do Rzymian. Bo wy też tak se urywacie w połowie. Czyż więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą, tylko prawo właściwie ustawiamy. Wy żeście obalali prawo, ty już ogłosiłeś, że jesteś wolny od dekalogu. A święty Paweł mówi, że je właściwie ustawia. Że nie, przez wiarę nie znosi prawa. Prawa dekalogu nie znosi żadną miarą, tylko je właściwie ustawia. I to właściwe ustawienie widzimy właśnie w tym, cośmy przed sekundą czytali, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Jakiego prawa? Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, tak? I o tym wypełnieniu prawa jest 5 rozdział Ewangelii świętego Mateusza. Słyszeliście, że jest napisane nie zabijaj, a ja wam powiadam. Słyszeliście, że jest napisane nie cudzołóż, a ja wam powiadam, tak? To jest właśnie to wypełnienie prawa duchem miłości, duchem Chrystusa. Słyszeliście, że jest napisane. A czy Chrystus mówi, a teraz już nie jest napisane?
Słyszeliście, że jest napisane nie cudzołóż, a ja wam mówię, możecie sobie cudzołożyć, ale nie możecie źle myśleć o kobietach, tak? Bo przecież jesteście wolni, więc możecie się za przeproszeniem dupcyć jak króliki, ale nie wolno wam pożądliwie patrzeć na kobietę, tak? Nie. Nie wolno wam pożądliwie patrzeć na kobietę i nie wolno wam się królikować. A więc to jest pierwsze. A na to jest nałożony duch, że nawet wewnętrznie, w sercu i w umysłach nie można się tego dopuszczać. No ale Rafałek się już uwolnił od dekalogu, dlatego uwalniając się od dekalogu już jest bezgrzeszny, bo Rafałek nie powie, że ma grzech. Rafałek pisze, że on nie grzeszy, że on nie ma grzechu, bo jego natura umarła. Grzeszna natura umarła, tak? No nie, nie umarła, bo będziesz pan tutaj dalej lał wodę, że tak, konsekwencje, że duch, że to prawo duchowe, tak, czyli Duch Święty dokonuje przemiany człowieka. Nie zależy to od wysiłku człowieka, aby się nie chlubił, tak? Gdzie masz napisane, że duch dokonuje przemiany bez wysiłku człowieka? List do Rzymian 8:13. Już leżysz, bo na to nawet nie bekniesz. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. A więc duch nam pomaga, a my mamy uśmiercać. Jest tu współudział człowieka z Duchem Świętym? Jest, Rafałku. Następnie tam powołujesz się na list do Galatów, 3 rozdział. Chrystus wymalowany przed naszymi obliczami. Tak, jest, ale co jest w 5? Mając zaś życie od ducha, do ducha się też stosujmy, tak? Jeżeli Duch Święty nas zmienia niezależnie od człowieka, to dlaczego Koryntianie, którzy mieli Ducha Świętego, nie zostali tak zmienieni, żeby nie grzeszyli gorzej jak w świecie? Rafałku, jak to jest? Odpowiedziałeś na to? Nie. Od roku. Co jakiś czas się powtarza ten temat. Zawsze wylatujesz w powietrze. Jak cię znam, to będziesz teraz siedział cicho albo wykasujesz swe wpisy, tak? Bo nie odpowiesz. Koryntianie mieli Ducha Świętego. Pieczęć Ducha Świętego, byli świątynią Ducha Świętego, to skoro Duch Święty ich zmienia, niezależnie od nich, bez ich udziału, to dlaczego nagrzeszyli gorzej jak w świecie? Dlaczego musieli się nawracać ku zbawieniu? Dlaczego święty Paweł ich przestrzega, że jeśli zniszczą świątynię Ducha, tego zniszczy Bóg? Bo grzeszyli. Jeżeli Galaci mieli Ducha Świętego, to dlaczego święty Paweł ich gani, że odpadli od Ewangelii, wyparli się Chrystusa? To Duch Święty tak zmienia niezależnie od człowieka, a i tak zmienia, że człowiek się wypiera Chrystusa, tak? I zrywa więzy z łaską, tak? 5 rozdział do Galatów. Tak zmienia Duch Święty? Nie, Duch Święty tak nie zmienia. Tylko człowiek nie stosuje się do Ducha Świętego i tak się dzieje, Rafałku. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Nie zasmucajcie ducha, którego otrzymaliście, tak? Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Tak? Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Niech, prawda, to jest 4 rozdział do Efezjan. 10 rozdział do Hebrajczyków. Można mieć Ducha Świętego i obelżywie się względem Niego zachować. Tak? Więc widzisz, Rafałku, znów zostajesz wysadzony w powietrze, bo znów jedyne, co ci pozostanie, to trzymać się jak rzepczego ogona. Rzymian 8.2. Rzymian 8.2. Dekalog nas nie obowiązuje, jesteśmy wolni od prawa. Pierdy, smrodzisz tylko. Rzymian 8.2. A co mówi dalej, Rafałku? Doczytałeś sobie dalej? On to zesłał syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego. To jest 3, dalej 4. I dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech. 4. Aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Widzisz tu, Rafałku? Jeśli postępujemy według ducha, wypełnia się to w nas to, co nakazuje prawo. Widzisz to, Rafałku?
Ale nie, trzeba się trzymać jak rzep się go ogona, albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie, wyzwoliło nas spod prawa grzechu i śmierci. Już jestem wolny od dekalogu, już jestem wolny, już mogę mieć bożków, mogę kraść, mogę zabijać, bo jestem wolny od dekalogu, tak? A później zaczniesz pieprzyć głupoty, że jak ktoś żyje pod Duchem Świętym, to nie kradnie. A więc tak, no powtarzaliśmy się to już, tak? Tak się nie obowiązuje, że jednak jak ukradniesz, to zgrzeszysz czy nie zgrzeszysz, Rafałku? No zgrzeszysz czy nie? Ale ja nie chcę kraść, bo jestem przeduchowiony, uduchowiony, niepokalanym poczęciem, tak? Gówno masz we łbie, Rafałku, masz gówno we łbie, przepraszam, ale trzeba czasami dosadnie powiedzieć, bez białych rękawiczek, masz gówno. Z szatańskiego, piekielnego to i to ja. Które się już tam diabłowi nie mieści, tak ci wlewa tam. Masz pojemny mózg, jak szambo, do którego diabeł zlewki tam zlewa, a ty to chłoniesz. Aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas. A co nakazuje prawo? Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, tak? To nakazuje prawo. O ile żyjemy według ducha, a więc to prawo ducha ma się w nas wypełniać. A jakie to jest prawo? 13 rozdział. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Miłość jest doskonałe wypełnieniem prawa. Ale nie, na drugim wersecie trzeba skończyć. A 13 wiersz 8 rozdziału do Rzymian to co? To jest stare prawo, nie? Bo człowiek musi coś zrobić, nie? Musi współdziałać z Duchem Świętym, a to ci już nie na rękę. Więc co Święty Paweł tu pisze, może pod Starym Przymierzem, nie? Rafałku, jak to jest? Nie, no i tam dalej leje tę wodę o tym swoim nowym przymierzu i duchowym życiu, na które szkoda po prostu czasu. Szkoda czasu, że duch zmienia niezależnie od człowieka, prawda, że otrzymaliśmy ducha nie przez przestrzeganie prawa, ale przez wiarę, tak. Tak, co tu jeszcze wymyślił? No, cytuję tutaj 2 Koryntian 3,18, że zostajemy przemienieni w chwałę z chwały. Tak, Duch nas przemienia w chwałę Chrystusa, tak. To jest fakt, po to został nam dany, ale my musimy z nim współpracować. My musimy się stosować do jego zaleceń. A to jest nasz wysiłek. Z tym się wiem, że zaparcie siebie, utrata życia naszego, o tym mówi Chrystus, to straci swoje życie z mojego powodu, to nie zyska. Bo ciało czego innego chce niż duch. I my żyjemy między ciałem a duchem, między młotem i kowadłem, nie? I musimy nieustannie wybierać, czy iść za pożądliwością ciała, czy iść za zaleceniami ducha. Stosować się do ducha, od którego mamy życie. Więc panie Rafałku, no, znów żeś wszedł na minę, tym bardziej, że nie potrafisz odpowiadać na wcześniejsze pytania, nie potrafisz się odnieść do tego, dlaczego Bóg przez wzgląd na swojego sługę Dawida dokonuje ocalenie miasta. To jest 37 rozdział, 25 wiersz Księgi Izajasza, tak? Nie potrafisz podważyć nieomylności Kościoła, tylko tak lejesz wodę. Nie potrafisz odpowiedzieć, na jakiej podstawie twierdzisz, że twoja interpretacja i hiperłaska jest nieomylna. Tylko tak se wymyślisz, tak se lać wodę. Rafałku, opróżnij to szambo, w którym siedzisz. Bo leżysz na każdym odcinku, na jakim się tutaj wychylisz. Brak wolnej woli człowieka, herezja, to, że
Chrystus nie umarł za wszystkich. No jak można być, trwać w takiej tempocie i nie widać, że człowiek ma wolną wolę, nie widzieć, że nieskończonej miłości, które Chrystus za każdego oddaje życie, tylko sobie wymyśleć jakieś pierdy, jakżeś tu bronił kurę lasa, czy tam kto to tam był, tam jakiś, że tam Cyrikasa, tak? Że Chrystus nie oddał życia za wszystkich. Wiecie, co to trzeba być obłąkanie, że zbawienie jest za darmo. Jak można w takie bagno wierzyć? Jak można w nie wejść i siedzieć po uszy? Nawet pozwolić, by się topić w tym bagnie. Gdzie na każdym kroku jest wysiłek człowieka pokazany. A nigdzie, i tu każdy protestant leży. Każdy! Każdy sekciarz leży, bo sola scriptura nigdzie w Piśmie Świętym nie ma, w Nowym Testamencie, że wejście do nieba jest za darmo. Nigdzie, 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 że za darmo wchodzisz do nieba. Nie. Królestwo Boże się zdobywa gwałtem. O Królestwo Boże człowiek się stara. Królestwo Boże jest zapłatą, jest nagrodą. A nigdzie nie jest napisane, że za darmo. Więc skądżeście se to wzięli, panie Rafałku, skądżeś se to wziął, że do nieba wejdziesz za darmo? Pozdrawiam.